Archipelag Wysp Zielonego Przylądka obejmuje 10 głównych wysp i 16 mniejszych wysepek. Trasa naszej wycieczki obejmuje wyspę Sal, następnie wyspę São Vicente, potem Santo Antão, z której ponownie wracamy na wyspę Sal, by stąd odlecieć do kraju. Zatrzymaliśmy się w ośrodku Vila Verde, który leży niedaleko miasta Santa Maria. Santa Maria jest w Republice Zielonego Przylądka głównym ośrodkiem turystycznym z dobrze rozwiniętą infrastrukturą hotelarską. Miasto ma dogodne połączenie dwupasmową drogą z nieodległym międzynarodowym lotniskiem. Archipelag był kolonią portugalską, a Republika Zielonego Przylądka uzyskała niepodległość w 1975 roku. Kraj ma nieco ponad 4000 km2 powierzchni i około 540 tysięcy mieszkańców. Po południu na molo pozostały tylko resztki niesprzedanych, świeżych ryb z porannego połowu. Plaże wokół miasta są uznawane za jedno z najlepszych na świecie miejsc do uprawiania kitesurfingu i windsurfingu. Miasto zostało założone w latach 30. XIX wieku i jest najstarszym na wyspie Sal. Obecnie liczy około 7 tysięcy mieszkańców. Umalowani na czarno tancerze zwani Mandinga zapowiadają nadchodzący karnawał, który na wyspach jest obchodzony z takim rozmachem jak w Brazylii. Parafialny kościół Matki Boskiej Bolesnej. Po 40-minutowym locie z wyspy Sal przenieśliśmy się na wyspę São Vicente. Jedziemy z lotniska do portowego miasta Mindelo, które jest stolicą wyspy. Kiosk kawiarenka na placu Amilcara Cabrala w centrum miasta. Pomnik portugalskiego poety Luisa Vaz Comesa. Centrum rzemiosła i wzornictwa.
pomnik markiza Sá de Bandeira, portugalskiego polityka z XIX wieku. Mindelo liczy około 80 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Republiki Zielonego Przylądka. Mindelo leży nad Zatoką Porto Grande, otoczoną niskimi górami i stanowiącą naturalny port. Od 2007 roku funkcjonuje tu marina zdolna przyjąć 140 jachtów o długości do 50 metrów. Ceny za miejsca przy Tei są o połowę niższe niż w marinach śródziemnomorskich czy na Wyspach Kanaryjskich. Nad zatoką wznosi się na wysokość 490 metrów Monte Cara, czyli Góra Twarz albo Twarzogóra. Do złudzenia przypomina spoglądającą w niebo ludzką twarz. Pomnik upamiętniający przelot nad południowym Atlantykiem w 1922 roku. Ratusz z drugiej połowy XIX wieku. Budynek dawnej brytyjskiej wspólnoty węglowej. Katolicki kościół Naszej Pani Światła, wybudowany w 1862 roku. Targ owocowo-warzywny na Placu Gwiaździstym. Placyk, na którym można umyć samochód. Dom Cezarii Ewory, piosenkarki zwanej bosonogą Divą. Była siedziba portugalskiego gubernatora Wysp Zielonego Przylądka. Ulica Wyzwolicieli Afryki i jedna z głównych ulic miasta. Pałac Ludowy, obecnie mieści się tu muzeum wraz z Izbą Pamięci Cezarii Ewory. W Mindelo jest największy na wyspach port i baza paliwowa dla statków oceanicznych. Nad portem wznoszą się ruiny XIX-wiecznego Fortu Królewskiego. Replika lizbońskiej wieży Belém. Obok, nad brzegiem Zatoki Porto Grande, pomnik Diogo Afonso, odkrywcy wyspy São Vicente. Dostawa świeżo złowionych ryb na targ rybny. Sprzedawcy ryb oferują szeroki asortyment. Jest w czym wybierać. Można też nabyć przygotowane na miejscu tuszki i filety rybne. Po porannej wizycie na targu rybnym wyruszamy na objazd wyspy São Vicente. Pierwszym punktem na trasie objazdu jest Monte Verde, czyli Zielona Góra. Ma ona 774 metry wysokości i jest najwyższym szczytem na wyspie. Widok na Zatokę Porto Grande i leżące nad nią Mindelo.
wyspa São Vicente ma 227 km kwadratowych powierzchni. Ze wschodu na zachód ma 24 km długości, a z północy na południe 16 km. Nawet tak trudny i wydawałoby się niedostępny teren jest wykorzystywany rolniczo. Na szczycie urządzenie do wyłapywania wody wykorzystywanej do nawadniania upraw na zboczu góry. Salamansa jest rybacką wioską liczącą około 1200 mieszkańców. Wioska jest znana z pięknie położonej, długiej, piaszczystej plaży. Las Gatas to wioska leżąca nad zatoką o tej samej nazwie. Przy brzegu zatoki jest utworzony przez wulkaniczne formacje naturalny basen. Tafla wody jest tu spokojna, mimo że nieco dalej ocean mocno faluje. W sierpniu, w weekend wypadający w czasie pełni księżyca, odbywa się tu prawdopodobnie najstarszy na wyspach festiwal muzyczny określany czasami mianem afrykańskiego Woodstocku. W osadzie Norte da Baia w 2017 roku odbył się Międzynarodowy Festiwal Graffiti. Efekt dokonań artystów można obejrzeć na fasadach domów. Ozdobiona została nawet studnia. Nad zatoką, naprzeciw odwiedzonej już przez nas miejscowości Baia das Gatas, wznoszą się wydmy uformowane z piasku przenoszonego aż z Sahary. Kontynuujemy objazd wyspy i wzdłuż malowniczego wybrzeża Atlantyku jedziemy do miejscowości Calhau. Calhau to niewielka nadmorska wioska położona na wschodzie wyspy, otoczona skalistymi górami opadającymi w kierunku oceanu. Przed powrotem do Mindelo zatrzymujemy się w rejonie wyspy, w którym są dobre warunki dla upraw rolnych.
Migdałowiec. Na miejskim cmentarzu w Mindelo została pochowana Cezaria Evora, słynna piosenkarka, która urodziła się i zmarła w tym mieście. Spoczywa we wspólnym grobie ze swoją matką. Wieczorny widok na zatokę Porto Grande, Marinę i Twarzogórę. Do portu wpływa prom kursujący między wyspami archipelagu. Opustoszał targ rybny. Jutro od rana będzie znowu tętnił życiem. Z portu jadą ciężarówki z towarem wyładowanym ze statków. Jako że zapada wieczór, jest już pusto na rozległej miejskiej plaży. Brzegiem zatoki kierujemy się do terminala promowego, gdyż kończy się nasz pobyt na wyspie São Vicente. Wypłynęliśmy z portu w Mindelo, by po krótkim rejsie przez cieśninę São Vicente dopłynąć na wyspę Santo Antão. Statki na redzie oczekujące na rozładunek, a w tle Twarzogóra charakterystyczny znak rozpoznawczy Mindelo. Pokonując silnie wzburzone wody cieśniny, przepływamy obok ptasiej wyspy, na której jest latarnia morska. Po trwającym niecałą godzinę rejsie widać już miasto Porto Novo, gdzie jest niewielki port, do którego zmierza nasz prom. Miasto powstało z rybackiej wioski na początku XX wieku i liczy obecnie około 10 tysięcy mieszkańców. Bez zbędnej zwłoki udajemy się na wędrówkę po wyspie. Santo Antão jest uważana za najbardziej górzystą z wysp Zielonego Przylądka. W całości jest utworzona z materiału wulkanicznego. Pasmo górskie dzieli wyspę na część północną i południową. Obecnie jesteśmy po południowej stronie tego pasma. Jak na dłoni widać niedawno przebytą cieśninę i brzegi wyspy São Vicente. Większość dróg na wyspach archipelagu ma brukowaną nawierzchnię. Wyspa jest drugą co do wielkości i najdalej wysuniętą na zachód spośród wysp Zielonego Przylądka. Ze wschodu na zachód ma prawie 43 km, a z południa na północ 24 km długości. Jej powierzchnia wynosi 779 km kwadratowych. Nad wulkanicznym krajobrazem dominuje Topoda Coroa, najwyższa góra na wyspie, licząca 1979 metrów. Wyspa została odkryta w 1462 roku przez Diogo Afonso, a osadnictwo na niej rozpoczęło się niemal 100 lat później, w połowie XVI wieku.
8-godzinnym trekkingu docieramy do osady Bolona liczącej 112 mieszkańców. W tym trudnym terenie osły są niezawodnym środkiem transportu. Zielony akcent po surowym, niemal pustynnym krajobrazie. Widok na kalderę wygasłego wulkanu w miejscowości Ribeira das Patas. Wąską, brukowaną drogą przejechaliśmy wyżej i teraz kalderę mamy niemal pod stopami. Kręta, wycięta między skałami droga doprowadziła nas do leżącej na wysokości 1150 metrów przełęczy Selada de Altomira, z której roztaczają się oszałamiające widoki na okolicę. U podnóża tych wysokich gór leży osada Altomira. Widok wydaje się wręcz niewiarygodny. Całe zbocza gór zabudowane są tarasami w celu wykorzystania każdego skrawka urodzajnej ziemi. Thank you.
drzewo pieprzowe. Tu widać dokładnie, jak ogromnego nakładu pracy wymaga zbudowanie nawet niewielkich tarasów. Zwyczajowo krzyże w kapliczkach są ubierane. Po przenocowaniu w Porto Novo następnego ranka udajemy się na dalszy objazd wyspy, by dotrzeć do położonego na północnym wybrzeżu miasta Ponta do Sol. Zatrzymujemy się, by z góry zajrzeć do głębokiej doliny Ribeira do Paulo. Później będziemy wędrować po jej zboczach. Piękny widok na wąski wąwóz i wybrzeże Atlantyku. Tu z kolei zaglądamy do kaldery wygasłego wulkanu Kowa, która ma około 1 km średnicy. Dno kaldery jest wykorzystywane rolniczo. Nad krateru wulkanu Kowa przenosimy się do Chadomato. Spacer po okolicy pozwala podziwiać wąwozy, tarasy uprawne i widowiskowe formacje skalne.
droga doprowadziła nas do miejsca, w którym po jej obu stronach są głębokie przepaście. Z jednej strony Ribeira Grande, z drugiej Ribeira de Torres. Miejsce rozdzielające oba wąwozy zwane jest Chudzielcem. Zatrzymujemy się na krótki spacer po 3000 miasteczku Ribeira Grande. Udajemy się na farmę w okolicy miasteczka. Chlebowiec. Spróbujemy kaczupy, narodowej potrawy zielonego przylądka, sporządzanej na bazie kukurydzy, warzyw i mięsa lub ryby. Po obiedzie na farmie krótki spacer po malowniczej okolicy. Kierując się do Ponta do Sol, ponownie przejeżdżamy przez Ribeira Grande. Mural z wizerunkiem Cezarii Evory. Ponta do Sol liczy ponad 2000 mieszkańców. Miasto leży na wysuniętym najdalej na północ przylądku wyspy. Wybudowany w 1894 roku kościół Nasza Pani Wolności. Przy głównym placu stoi ratusz wybudowany w 1882 roku. Łodzie w małym rybackim porcie.
Rankiem wyruszamy z Ponta do Sol, by wąskimi serpentynami dotrzeć do otoczonej górami miejscowości Fontainhas. Miasto pozostało daleko w dole i widać stąd doskonale jego położenie na przylądku. Ta nieco dziwna zabudowa na zboczu to rodzaj chlewni, dzięki której wyprowadzono hodowlę trzody poza miasto. Otwiera się przed nami wręcz niewiarygodny widok, niczym kaskady wody spływają z gór tarasy służące do uprawy płodów rolnych. Domy w ciepłych, pastelowych kolorach sprawiają wrażenie przyczepionych do skał niczym jaskółcze gniazda. Trudno sobie wyobrazić, jak wiele determinacji, samozaparcia i dziesiątków lat pracy wymagało uformowanie tych tarasów. Kompletności tego przepięknego obrazu dopełnia morska zatoczka wcinająca się między wysokie skały. Schodzimy do wsi i w miejscowym sklepiku zamawiamy herbatę, a jej właściciel umila nam czas grą na gitarze. Drogą biegnącą skalną półką nad brzegiem oceanu jedziemy do miejscowości Sinagoga. Nazwa tej miejscowości jest odzwierciedleniem faktu, że na wyspę Santo Antão przybywali w XVIII wieku osadnicy żydowscy. Pozostałości starej synagogi. Korzystamy z możliwości złożenia wizyty w szkole podstawowej w synagodze. Na apelu na szkolnym dziedzińcu dzieci śpiewają hymn Republiki Zielonego Przylądka. Dojechaliśmy do doliny Ribeira do Paul, którą poprzedniego dnia oglądaliśmy z góry. Na chwilę zatrzymał nas korek na wąskiej górskiej drodze.
Podobnie jak w innych dolinach północnej części wyspy, każdy nadający się do uprawy skrawek ziemi jest tu wykorzystany rolniczo. Uprawia się tu m.in. kukurydzę, chlebowce, bananowce, warzywa, a także trzcinę cukrową. Z jej soku wytwarza się rum, który na Wyspach Zielonego Przylądka jest nazywany grogiem. Drzewo smocze, zwane również draceną smoczą lub smokowcem. Niemal wzorcowy okaz drzewa smoczego. Stara prasa do wyciskania soku z trzciny cukrowej. A tu już nowszy model prasy. W tych beczkach sok poddawany jest fermentacji. A tu ma miejsce destylacja. Kończymy nasz pobyt na Santo Antão, czyli na wyspie Świętego Antoniego. Pozostała jeszcze tylko wizyta u Świętego, stojącego na wysokim klifie nad brzegiem Atlantyku. Przeprawiamy się na powrót przez cieśninę oddzielającą Santo Antão od widocznej już wyspy São Vicente. Mijamy znaną już nam ptasią wyspę z latarnią morską. Z São Vicente odlecimy na wyspę Sal, na której rozpoczęła się nasza wycieczka. Przed odlotem do kraju udajemy się jeszcze na krótki objazd wyspy. Z niewielkiego wzgórza spoglądamy na główne miasto Szpargosz. Jest to główny ośrodek usługowy i ważny węzeł komunikacyjny dzięki Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu. Najwyższa góra na wyspie Monte Grande o wysokości 405 metrów. W ostatnim okresie ludność miasta dynamicznie wzrasta, głównie w wyniku wzmożonego osadnictwa w dzielnicy Biedoty. W północno-wschodniej części wyspy jest miejsce zwane Zatoką Rekinów. Drodząc w płytkiej wodzie, można z bliska przyjrzeć się tym morskim drapieżnikom. Sal ma 216 km² i dominuje na niej krajobraz pustynny.
pobliżu osady Pedra Lume stoją drewniane konstrukcje będące pozostałością kolejki, którą na wybrzeże transportowano sól z pobliskiego solniska. Na teren solniska wchodzimy tunelem wykutym w zboczu krateru wygasłego wulkanu. Został tu ustanowiony obszar chronionego krajobrazu. Wydobycie soli na wyspie rozpoczęto w latach 30. XIX wieku i trwało ono do lat 90. XX wieku. Obecnie pozyskuje się niewielkie ilości soli do produkcji wyrobów kosmetycznych. Krótki objazd po wyspie Sal zakończył nasz pobyt na urokliwych wyspach Zielonego Przylądka.